Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku oczywiście FIFA 22 Ultimate Team i dzisiaj w tym materiale zobaczycie przede wszystkim player pick właśnie z kartą Hero. No wróciłem z Warszawy, więc mogę na spokojnie sobie go odebrać. Zobaczycie, co ciekawego trafiłem w nim. Do tego 24 tysiące FIFA points wydane na kolejne paczki. Polujemy oczywiście na obrońców Toty tym razem. Plus zagraliśmy w kwalifikacjach nowymi kartami. Pojawiła się karta Objective, więc od razu ją testowałem. Właśnie wrzuciłem do składu, tak jak wam mówiłem. No, pojawiają się nowe karty, wrzucamy, testujemy, sprawdzamy, jak to śmiga mniej więcej. Więc te trzy rzeczy przede wszystkim, ale trochę jeszcze innych spraw zobaczycie w tym materiale, więc życzę wam smacznego. Jak jeszcze coś dobrego, smacznej kawusie, sobie właśnie siedzę, popijam kawę i montuję ten odcinek, więc lecimy z kolejnym materiałem. Aha, i pamiętajcie, żeby subskrybować. 300 tysięcy subów w tym roku, byłoby fajnie. Kiedyś milion? O, będzie ciężko, ale może to zrobimy też na tym kanale. Myślę, że to będzie spoko. Tak na dobre rozpoczęcie live'a, otworzyć pik z kartą Hero, trafić sobie Ginole, przepalić Alvaro Morate. No, brzmi jak plan ogólnie. Dobra, przepalamy drugi skład, ja to potwierdzam teraz oczywiście. Cyk. Food Hero Player Pick. No miejmy nadzieję, że jeden z tych trzech gości, czyli Ginola, Di Natale lub Córdoba, ale znając mnie to będzie jakiś Aljaber, będzie Ljungberg. Nie napalajmy się, dobra? Kurde, Robbie Keane, ja nim grałem. On był wtedy nawet, ale na tym etapie gry to... Zmienników już mam o wiele, wiele lepszych. 20.00 wybiła, więc proszę mi tutaj pokazać paczki. Oczywiście za 100k, czyli za 2000 FIFA pointsów. Czy to będzie ten dzień, w którym w końcu po 5 latach wypadnie nam karta Toty? Czy jednak też nie? Obrońcy są oczywiście do trafienia. Batmana trafiliśmy tutaj pierwszego. Musiał zgracać paradoks. Ole, coś wyskoczyło, Neuer. Tak? Nie, Ter Stegen po raz kolejny. Ej, to jest mój najlepszy traf, jeśli chodzi o Toty. Powtórz. Uohohoho. Dobra paczucha i to mega. Dobra, otwieramy dalej. Tutaj raczej nic nie będzie, sobie tylko playlistę szybko zmienię. Cyk i możemy. Koke 85. Tam były 3 lokauty, więc tutaj nie było żadnego, ale dużo informów. 18k FIFA points jeszcze do końca. Ogólnie 24 tysiące dziś wydajemy. Znów inform. Nie, to może jakieś SBC? Może jakieś SBC ciekawe jeszcze wiedzie dzisiaj albo jutro. Nie ma Toty, bo nie ma licznika Toty. Nie ma licznika Toty, bo nie ma co liczyć. To o to chodzi. Oj, lipa. 8 czwóreczki w środku. 8-3. Jest znów inform. Jak już dajecie informa, to byście dali jakiegoś Benka albo coś, byłoby spoko. Przepraszam, Bruno Fernandesa bym chciał, o, na przykład. Dobra, stało nam, ej, ale to szybko leci w ogóle. No i dalej nic. Dalej nic, dalej tu nic nie ma. De Gea w środku. 8-4, 8-3, tak jak mówiłem, zabieramy resztę na Quicksell. Bruno może sobie kupić, kosztuje 100k. Dobra, jeszcze 5 takich paczek. To jest szybkie otwieranie bardzo. Come on. O, Alvaro. Alvaro do nas wrócił. Przedtem się przesmyknął do klubu, więc teraz też próbował. Dramat na razie. No, na razie przez całe moje otwieranie Toty najlepszą kartą był Ter Stegen. Ale no, dużo też foderu sypie, aczkolwiek no, wiadomo, że czekamy na coś innego. 8-6, jakaś karta, nie więcej niż 8-8, czyli to będzie Skriniar 8-6. Zaraz będzie Hakimi. Oby. O, 2 lokauty w środku. No dobra, 3 paczki. Jeszcze 3 takie paczki. Kurczę, no lokauty lecą. Lokauty lecą, więc tutaj gdzieś trochę budżet się podreperuje. Oczywiście, że tak. Informy również. Modric oraz Szczęsny w środku. Szymon, to może dla ciebie paczucha teraz z dedykacją. Oby tak jeszcze Toty wypadło. O, stary. Prawie jak Toty. Włoskie Toty, prawie jak Jorginho. Barella 8-4. Hernandez, dobra, tego, ja temu, Korea, wiesz co, wybaczam ci, nie chcę mi się ciebie już quickselować, dam ci spokój, będziemy tylko na Moratę porować w tych paczkach. Morata zasłużył bardziej niż ty. Nose pack. Dobra, ostatnia paka na dziś. Proszę,
cokolwiek wartego więcej niż 50k. Portugalczyk z ligi angielskiej, obrońca, mógł być inny. No nie. Zobaczymy, jak się będzie spisywał ten Verde. Powiem wam, jakie moje pierwsze wrażenia będą. No jestem ciekaw, bo statystyki ma spoko, 5 gwiazdek sztuczek, u mnie zagra na skrzydle, Felipe również na skrzydełku, Vini na środku oraz Mbappe na ataku. Może Verde na SPO nawet chwilę pogra, żeby go pod grą mieć bardziej. Zobaczymy. O, naprawili już ten... A nie, nie naprawili pingu. Gościu widzę, ma ten herbik Toty. O kurde. Oj, coś czuję, że połączenie z serwerami nie jest wybitne. O godzinie 20. Kiedy tutaj paczki się otwiera. Oj, 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 to jest. Pięknie. Mogłem podawać do... Mogłem podać na górę, mogłem. On nawet chyba czekał na to. Oj, Salah ucieka, Petr Czech. Gościu na zielonym wykończył. Okej. Patrzcie, taka sytuacja i to nie wpada coś takiego. Mbappé również nie ma nic. Siedzę, cisnę, kombinuję, a gościu pójdzie sobie z kontrą pewnie zaraz znowu, dziad jeden. Jak idą kwali, dopiero zacząłem. Na razie trwa oblężenie bramki mojego przeciwnika. Jak widać, wpaść coś nie chce. Nie. Okej. Mamy 2-0. Ten mecz to jest podsumowanie tego, jak teraz ten gameplay wygląda podczas Toty, naprawdę. No popatrzcie, no nic! To jest jakiś dramat, naprawdę, ten mecz. Czerwona jeszcze. Nie, no nie mogłem trafić przez 90 minut, ale w końcówce 92, jak zrobicie tapki na to, to musi wejść. Ej, ale ustawiłem na 45 głębokość. A i tak gościu tymi prostopadłymi mnie tutaj próbuje pocisnąć. O to chodzi. No teraz weszło, ale fajnie to, w sumie fajnie weszło. Ale gościu pobiegł tam prosto, jocie. Ale rozciągnął ładnie, o kurde. Może być bramka. Fryta podkreślenie. Mamy bramkę, no nie. Nie tu! A dobra, może być i tu. Ej, trafiłem w 90 i 122. To nieźle. O kurde. I dwa razy po tapinie. Ale to jest... Ajajaj. Te paczki nie oddają? Chyba tak. O, jakiś walkout przynajmniej. Harry Kane? Tak jest, 90. Harry Kane trafiony. Oj, Sterling! Ej, dobra paka. Dobra, było 5 paczek Premier League, teraz 5 paczek Ligue 1. Zobaczymy, gdzie lepiej odda. Jestem ciekaw po prostu. Czy cokolwiek odda. No na razie to nie, chyba. Toty wpadnie. Chciałbym bardzo. Hakimi wpadnie. A, no, może się zmieni i nie pokazało niebieskiego, no wątpię. 7-7. Oj, na razie ta liga francuska to tak niezbyt sypie. Póki co lepiej sypało Premier League, jak mam tak być szczery.
Ale zobaczymy dalej. Zwykły Mbappe też bym się cieszył. Co my tutaj mamy? Na razie nic. W sumie w lidze francuskiej jest mniej zawodników wysoko ocenionych. No, Falant po raz drugi? Kurde, super. Naprawdę. Mam ich duplikatów już tylu, że podziękuję. No nie, no chyba z ligi francuskiej zrezygnujemy póki co i bardziej jak mam już robić, to już wolę robić z ligi... Nie no, liga angielska dużo lepsza. Dużo, dużo, dużo lepiej. No zobaczcie sami. O proszę! O, jaki składzior. Dobra, dawać go tu. Tylko dobre połączenie mi proszę dać. Ale pięknie klepnięte. Przesuwasz się? Nie przesuwasz się, kurczę, liczyłem na to. No graj glitch, proszę bardzo. Tu myślałem, że glitch zagra. A ten mi łupnął z dystansu, kim on to strzelił? Overmars. Pięknie Vini. Barolkiem sobie przełożył jeszcze. Po krótkim, swoją drogą ostatnio jak pograłem Neymarem zwykłym, to stwierdziłem, że gra mi się nim gorzej niż Vinim na SPO. Ale ładnie, ale ładnie. Ale ładna akcja. Oj, bardzo fajnie to rozegrane było. Super. Ale wybiegł, kurde. O, i mamy rage quit. W 90 minucie prawie gościu wyszedł. Aż dziwne. No dobra, 2-0, bilansik jest w kwali. Okej, okay, tak właśnie zacząłem patrzeć, tyle różnych kart tutaj było. W krótki, no może w końcu będzie dobry mecz Verde. Może gość się odblokuje, przełamie się. Oj. Aha. Mój Marquinhos właśnie został zjedzony totalnie. Spalony? Nie. Ja się trochę przestraszyłem, myślałem, że spalony. No cóż, mamy 4 bramki w 26 minut spotkania. No zobaczymy co dalej. Trzeba uważać, bo on z tych kick-offów lubi strzelać, widzę. Nie dogonię go, tak? Ja pierdzielę, no przecież to jest hit. Stracę drugą bramkę po kick-offie. Jest bramka Verde, druga. Uff, mamy 3-3. Lobik? Ale żeś z główki wykończył perfekcyjnie. Brawo panie obrońcy. Pakował. Szczupak dobry, kurde, który to taki do... Ej panowie. Mamy koniec tego spotkania? Tak jest. 4-3, fajny meczek. I tutaj Verde zagrał o wiele, wiele lepiej. 3-0 bilans póki co. Ciekawe, czy kiedyś się uda powtórzyć 9-0. To byłoby naprawdę fajne. I na koniec tego odcinka mogę was zaprosić. Dziś wieczorem na streamie o 20 zaczynamy live'a. I oprócz tego, że będzie pack opening, to otworzymy też paczkę z ikoną mid lub prime, więc zobaczymy co ciekawego wypadnie. Za dzisiaj wam dziękuję. Widzimy się wieczorkiem, a przepowiednią naszej paczki z ikoną będzie narodowość, którą trafimy tutaj. Zobaczmy. No dobra, wieczorkiem się widzimy. Piona.